Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. W uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi papież Franciszek przypomniał, że Chrystus i Kościół Powszechny są ze sobą nierozerwalnie zjednoczeni. W Światowy Dzień Pokoju Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że jest on cały czas możliwy, a korzeniem pokoju jest modlitwa. W homilii Ojciec Święty podkreślił, że Maryja jest nierozerwalnie zjednoczona ze swoim Synem Jezusem Chrystusem. Maryja jest kobietą wiary, która uczyniła miejsce dla Boga w swoim sercu i w swoich planach. Przez Maryję Bóg wkroczył w historię zbawienia. Nie można zrozumieć Jezusa bez Jego Matki. Tak samo nierozłączni są Chrystus i Kościół. Papież Franciszek przywołał słowa swojego poprzednika Pawła VI. Nie można kochać Chrystusa, a nie kochać Kościoła. Słuchać Chrystusa, a nie Kościoła. Należeć do Chrystusa, ale pozostawać poza Kościołem. W istocie to Kościół jest wielką rodziną Bożą, która przynosi nam Chrystusa. Nasza wiara nie jest abstrakcyjną ideą czy jakąś filozofią, ale życiodajną i pełną relacją z osobą Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek przypomniał, że to Kościół zwiastuje Baranka Bożego, to we wspólnocie Kościoła Jezus dokonuje swoich aktów łaski, jakimi są sakramenty. Kościół jest jak matka, która czule strzeże Jezusa i daje Go wszystkim z radością i wielkodusznością. Bez Kościoła Jezus Chrystus sprowadza się ostatecznie do jakiejś idei, pewnej moralności, do jakiegoś sentymentu. Bez Kościoła nasza relacja z Chrystusem byłaby na łasce i niełasce naszej wyobraźni, naszych interpretacji, naszych nastrojów. W południe Ojciec Święty przewodniczył modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież Franciszek zachęcił wszystkich, aby powrócili pamięcią do dnia swojego chrztu, który odrodził nas do nowego, Bożego życia dzięki Matce Kościołowi. Przez chrzest zostaliśmy wprowadzeni w komunię z Bogiem i nie jesteśmy już pozostawieni na pastwę zła i grzechu, ale otrzymujemy miłość, czułość, miłosierdzie Ojca Niebieskiego. W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi z inicjatywy błogosławionego papieża Pawła VI obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju. Już nie niewolnicy, lecz bracia. Oto orędzie tego dnia, bo wojny zawsze nas zniewalają. Jest to przesłanie dotykające każdego z nas. Wszyscy jesteśmy wezwani do zwalczania wszelkich form niewolnictwa i budowania braterstwa. Wszyscy, każdy na miarę swej odpowiedzialności. I zapamiętajcie dobrze, pokój jest możliwy, a u korzeni pokoju jest zawsze modlitwa. Świat powitał nowy 2015 rok. Jak zwykle było hucznie, fajerwerki, muzyka i życzenia. Znaczna większość Polaków spędziła Sylwestra w domu bądź u znajomych, tylko nieliczni wybrali się na tradycyjne bale. Część z nas spędzała jednak tę noc zupełnie inaczej. Tak witano nowy rok w Australii. To Chiny, a to już Polska. Fajerwerki na Placu Litewskim w Lublinie niczym nie ustępowały tym z dalekiego świata. Życzę wszystkim w Lublinie szczęśliwego nowego roku i spełnienia wszystkich marzeń przede wszystkim. W tą jedyną taką noc Polacy coraz chętniej wybierają masowe imprezy na wolnym powietrzu. Tylko nieliczni tańczą na tradycyjnych sylwestrowych balach czy w dyskotekach. Ponad 80% z nas spędziło ten wieczór w domu. Niektórzy wybrali jednak coś nadzwyczajnego. W Sylwestra, kiedy szampan leje się strumieniami, niektórzy wybierają zabawę bez alkoholu. Skoro człowiek bawi się bez alkoholu, to myślę, że no podjął taką decyzję i to jest chyba najmądrzejsza decyzja na koniec roku. Wejść w nowy rok trzeźwo. We Wrocławiu to już 14 taki Sylwester. Można się bawić, proszę Państwa, bez alkoholu. Do tego bardzo serdecznie zapraszam. Wystarczy dobry humor, wystarczy wiara, wystarczy duch dobrej zabawy. We Wrocławiu ten rodzaj świętowania wybrało około 70 osób. Wiele par bawiło się z dziećmi. Po zabawach ludzie podchodzą do nas i dziękują nam za to, że brali w tym udział, bo mówią, gdyby nie mieli udziału, nie wierzyliby w to. Oczywiście proponujemy ludziom zamiast alkoholu różne gry zespołowe. Dominuje śpiewanie przy mikrofonie. Śpiewamy z gitarą razem piosenki takie tradycyjne,
wesołe, radosne. Były również propozycje dla melomanów. W Wejherowie stosunkowo młoda Filharmonia Kaszubska zabrała swoich gości w niezwykłą podróż muzyczną. Ten szczególny wieczór mamy możliwość spędzania przy przepięknej muzyce, przy pięknym śpiewie, który jest organizowany po raz drugi w naszym mieście. To dwugodzinne show przepełnione tańcem i śpiewem, począwszy od wirtuozerskich czardaszy poprzez Carmen nad pięknym modrym Dunajem, aż po Time to Say Goodbye. Kultura na najwyższym poziomie z udziałem m.in. gwiazd opery lwowskiej. Można doznać i spotkać tutaj wielu artystów ze scen polskich i także zagranicznych. Bardzo serdecznie zapraszam i życzę wszystkiego najlepszego na nowy 2015 rok. Widzowie byli zachwyceni. Dla pana Radosława i jego małżonki Sylwester w Filharmonii to zwieńczenie podróży na wybrzeże. Pochodzą ze Śląska Cieszyńskiego. To jest pierwszy Sylwestra, jak jestem 17 lat po ślubie, to jest pierwsze Sylwestra, co w ogóle spędzamy z żoną poza domem. I jeszcze taka okazja w tak pięknym, mówię, miejscu. Część z nas porzuciła plany rozrywkowe i Nowy Rok powitała w kościele. Lubelska wspólnota Armia Dzieci już po raz 6 organizowała Noc Chwały. Chodzi o to, aby mógł wkroczyć Król Chwały. To jest to, po co tu jesteśmy. Modlimy się, uwielbiamy Boga, po prostu robimy Mu miejsce po to, aby mógł wkroczyć w nasze życie, aby mógł przyjść i nam pomóc. Na początek Eucharystia, później wykwintny posiłek i na zakończenie wykład gościa ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko po to, aby dzieci od najmłodszych lat wzrastały w poczuciu Bożej obecności i miłości. Nie umiem sobie wyobrazić nic lepszego niż zaproszenie ludzi na tego typu wydarzenie. Każdy z nas spędzał Sylwestra tak, jak lubi najbardziej. Blisko 400 osób stanęło na starcie szczecińskiego biegu noworocznego. Prawie 5-kilometrowy bieg jest już kilkunastoletnią tradycją w mieście. Oprócz sportowej rywalizacji nie zabrakło dobrej zabawy. Biegacze w Szczecinie przywitali Nowy Rok, pokonując blisko 5-kilometrową trasę w Parku Kasprowicza. Na sportowo przywitałem Nowy Rok. Biegło się dosyć fajnie, pogoda dobra, jedynie można było uważać, trzeba było uważać momentami na nawierzchnię, było ślisko, było to, ponieważ są roztopy. Noworoczny bieg w Szczecinie na stałe wpisał się w kalendarz imprez noworocznych. To już jest tradycja od kilkunastu lat tak naprawdę organizowania biegu noworocznego. Cieszy się to bardzo dużą popularnością, dlatego kontynuujemy to co roku. Na starcie pojawili się nie tylko wytrawni lekkoatleci, ale całe rodziny. Część biegaczy miała na sobie wyjątkowe przebrania. Jedna z mam pchała nawet przed sobą wózek przez całą trasę. Z wieloma biegaczami pobiegły również ich psy. Ostatni kilometr trasy wyznaczono na Jasnych Błoniach. Meta biegu znajdowała się przy pomniku czynu Polaków. Pierwszy w kategorii mężczyzn pojawił się na mecie Bartosz Nowicki, który zachęca wszystkich do aktywnego spędzenia całego nowego roku. Fajnie się bawiliśmy na Sylwestra, a teraz bardzo fajnie się bawiliśmy sportem. Sport jest dla wszystkich, lekkoatletyka, bieganie jest dla wszystkich. Ja zwyciężyłem, a kolega zajął. No niestety tym razem piąte, ale mam nadzieję, że niedługo się z Bartkiem zmierzę. I będziemy na równo. Dokładnie. Wszystkiego dobrego życzymy w nowym roku. Okres jesienno-zimowy jest dla niektórych osób wyjątkowo trudny ze względu na utrzymujące się przez dłuższy czas niskie temperatury. W grudniu z powodu wychłodzenia zmarło 19 osób. Miejsc w ogrzewalniach i ośrodkach pomocy powinno wystarczyć dla wszystkich potrzebujących. Wcześniej jednak trzeba do nich dotrzeć. Jak na razie siarczystych mrozów tej zimy jeszcze nie było. Mimo to ofiar wychłodzenia przebywa, głównie wśród bezdomnych. Jeden sobie poradzi, a drugi sobie nie poradzi. Jeden to już idzie na dno, jak to się mówi, bo co nie może puszki pozbierać, czy cokolwiek, czy pochodzić sobie jakieś zimno, czy potańczyć, jak ja to mówię. No i wtedy tacy ludzie umierają. W każdym mieście odpowiednie służby patrolują działki, pustostany, klatki schodowe, niosąc pomoc osobom potrzebującym. Od początku roku Straż Miejska we Wrocławiu podjęła 2700 interwencji wobec osób bezdomnych. To jest generalnie niesienie pomocy. Przy czym warto zauważyć, że w listopadzie i grudniu tego roku, czyli w ciągu dwóch ostatnich miesięcy, takich interwencji było blisko 700. Bezdomni szukają schronienia w różnych miejscach. Spałem na wagonach tu we Wrocławiu, ale już, że tak się zaczęło się być zimno,
stwierdziłem, że nie sztuka zamarzła, nie? I kolega mnie tu przyprowadził właśnie na ogrzewanie. No już nie miałem gdzie pójść, to tutaj przyszedłem i ratowałem się, że tak powiem. Dla tych ludzi ogrzewalnia to nieraz jedyne miejsce, gdzie mogą się schronić, by nie zamarznąć, mówi Marek Rożnowski, opiekun zaś schroniska świętego brata Alberta. Jest ono otwarte do końca marca. Obsługuje około 100 osób, tutaj z Wrocławia, okolic Wrocławia. I tak dba się o podstawowe potrzeby tych osób, żeby mogły właśnie przespać się lub przesiedzieć w tych skrajnych momentach zimowych. Ten czas. Są drobne posiłki. Pomoc osobom bezdomnym w Polsce niosą różne organizacje. Między innymi Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, które prowadzi 150 różnych placówek. Są to schroniska, noclegownie, łaźnie, magazyny wydawania odzieży, stołówki, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz ochronki dla dzieci. 16 kuchni charytatywnych w całej Polsce, firmowanych właśnie przez naszą organizację, Towarzystwo Pomocy imieniem świętego brata Alberta, wydaje dziennie około 2600 obiadów. Działamy w 72 miejscowościach w całej Polsce. W akcję pomocy angażują się miejskie ośrodki pomocy społecznej, do których często zgłaszane są przypadki wymagające szybkiej interwencji. Jeżeli widzimy osobę bezdomną szukającą schronienia w altanach, w opuszczonych budynkach, na klatkach schodowych, zadzwońmy do Straży Miejskiej, zadzwońmy na numer alarmowy wojewody 987 lub na numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować ludzkie życie. Na szeroką skalę bezdomnymi opiekuje się Caritas w poszczególnych diecezjach. We Wrocławiu z łaźni przez nią prowadzonej korzysta codziennie około 80 osób. Z jednej strony cały czas działa nasza łaźnia, w której te osoby bezdomne mogą nie tylko wziąć kąpiel czy ubrać się w świeże, ciepłe ubrania, ale też mogą po prostu się zagrzać czy wypić szklankę gorącej herbaty. Cały czas, nieustannie pracuje nasza jadłodajnia przy ulicy Słowiańskiej. Tam ponad 500 osób dziennie otrzymuje posiłki, gorące posiłki, tą zupę z kładką. Potrzebujących pomocy wspierają w różny sposób także organizacje pozarządowe. O byłych więźniach nie zapomniał Erasm Humienny, założyciel Stowarzyszenia Ludzie Ludziom. Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom zajmuje się osobami bezdomnymi po zakładach karnych. Osoby te wychodzą z zakładów karnych i no nie mają gdzie się udać, więc my mamy pomysł na to, żeby ich w jakiś sposób zaktywizować, pomóc im w readaptacji społecznej. We Wrocławiu w ciągu roku przebywa około 800 bezdomnych. W okresie zimowym liczba ta zdecydowanie wzrasta. Statystyki są zatrważające, gdyż wynikają z rosnącego poziomu biedy. Dlatego nasza pomoc w postaci ciepłej odzieży może zdecydować o tym, że komuś będzie łatwiej przeżyć. Od końca czerwca dżihadyści z organizacji Państwo Islamskie dokonali niemal 2000 egzekucji, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Liczba ofiar może być jednak większa, gdyż setki ludzi przepadły w więzieniach islamistów. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka jest w stanie udokumentować egzekucje dokonane przez terrorystów z Państwa Islamskiego na 1878 osobach w Syrii. Zbrodni tych dokonano przez ostatnie pół roku. Wśród ofiar było 930 członków plemienia Szuajtat, które walczy z dżihadystami, a także 502 żołnierzy i prorządowych bojowników oraz 80 syryjskich rebeliantów i członków ugrupowania Front al-Nursa. Ofiary islamistów zginęły od kul, a także przez obcięcie głowy lub ukamienowanie. Islamiści zabili też 120 członków Państwa Islamskiego, z których większość próbowała uciec, by wrócić do swych krajów. Terroryzm ma swoją definicję i myślę, że tutaj nie mamy do czynienia z terrorystami, ale po prostu z ekstremistami islamskimi, którzy próbują w tej chwili, mając pewne struktury wojskowe, mając pewne struktury polityczne i struktury też do rządzenia, próbują stworzyć coś, co jest takim państwem, do którego dążą. Ale jak się okazuje, to co stworzyli, wcale tym ludziom się nie podoba. I to, co powinno innych pociągnąć za sobą, wbrew pozorom
przeciwstawia przeciwko niemu właśnie całą ludność cywilną. Te morderstwa prędzej czy później wyjdą przeciwko nim i oni już zdają sobie z tego sprawę prawdopodobnie. Dlatego między innymi są też takie sytuacje, że ludzie z państwa islamskiego zaczynają uciekać. Niestety kończy się to najczęściej tym, że oni są potem linczowani albo są po prostu, albo odbywają się po prostu oficjalne egzekucje tych ludzi. Jak zatem skutecznie zatrzymać przemoc ze strony dżihadystów? Jedynym dla mnie oczywistym sposobem działania by była rezolucja Rady Bezpieczeństwa, która by wzywała wszystkie państwa świata do aktu wojskowej ingerencji na ten obszar. No bo na razie naloty, które Amerykanie wraz z sojusznikami przeprowadzają, no nie przynoszą takich efektów, jak się można byłoby spodziewać. Mówi dr Marcin Szydzisz. Ekspert wskazuje, że trzeba też pamiętać o zdystansowanej postawie niektórych państw regionu, jak Iran czy Turcja, które niechętnie patrzą na obecność obcych wojsk w tym regionie. Litwa przystąpiła do strefy euro. Wspólna waluta zastąpi litę, narodową walutę, która obowiązywała na Litwie przez ostatnie 21 lat. Litwini ustawiali się w kolejkach do bankomatów jeszcze przed północą, by zaraz po wybiciu 12 móc pobrać banknoty w euro. Jednym z pierwszych był premier Algirdas Butkevičius. Euro będzie gwarantem zarówno ekonomicznego, jak i politycznego bezpieczeństwa. Przez najbliższe 2 tygodnie na Litwie będzie można płacić zarówno w euro, jak i litach. Reszta będzie wydawana tylko w euro. Wymienić pieniądze można w bankach oraz na poczcie. Bezterminowo będzie można to zrobić w Banku Centralnym Litwy. Decyzja o przyjęciu przez Litwę euro wynikała ze względów geopolitycznych, tłumaczy ekonomista Marian Szołucha. Litwa bardzo boi się swojego wschodniego sąsiada, którego po rozpadzie Związku Radzieckiego odepchnęła wraz z 2 pozostałych krajów nadbałtyckich, Łotwą i Estonią, od szerokiego dostępu do Morza Bałtyckiego. Względy geopolityczne przeważyły takie negatywne aspekty integracji, jak rezygnacja z własnej polityki finansowej, czy na przykład konieczność uczestniczenia w Funduszu Ratunkowym Strefy Euro. Litwini zdają sobie sprawę z tego, że będą musieli poświęcić część z dynamiki swojego PKB, część ze swoich pieniędzy, bo ceny na Litwie niewątpliwie w ciągu najbliższych miesięcy będą rosły, będą musieli poświęcić część ze swojej suwerenności, bo zrezygnują chociażby z możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej, ale zdecydowali, że jest to dla nich jednak mniej istotne niż gwarancje geopolityczne, jakie ich zdaniem daje strefa euro. Nieunikniony wzrost cen powoduje, że wśród większości Litwinów brak entuzjazmu dla euro. My Litwini trochę się obawiamy, że będą wysokie ceny. Ceny na Litwie wzrosły nieco już pół roku temu, w lipcu, gdy Europarlament zgodził się na wprowadzenie europejskiej waluty. Niektórzy eksperci wskazują też, że tańsze kredyty mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu wydatków rządowych oraz że Litwa może utracić swą konkurencyjność na światowych rynkach. To wszystko teraz. Na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc w naszym kraju będzie cieplejsza od poprzednich. Na zachodzie termometry wskażą blisko zera. Na pozostałym obszarze przeważnie od -1 do -3 stopni. Jutro przed południem na zachodzie i północy kraju zachmurzenie duże z opadami od śniegu po deszcz i mrzawkę. Na pozostałym obszarze przejaśnienia i bez opadów. Po południu w całym kraju dużo chmur z okresowymi opadami deszczu lub mrzawki, a w górach opady deszczu ze śniegiem. W dzień od -1 na Podkarpaciu do 2-4 stopni na pozostałym obszarze. Powieje silny, okresami porwisty wiatr z południa i zachodu. A przed nami prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. W sobotę przed południem na północy i wschodzie kraju dużo chmur z opadami śniegu, na pozostałym obszarze przejaśnienia, po południu przejaśnienia tylko na południu, a na pozostałym obszarze dużo chmur z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W dzień temperatura maksymalnie w przedziale 0-2 stopni, wiatr silny, okresami porwisty z zachodu.
W niedzielę przed południem na północy kraju spodziewane są przejaśnienia. Na pozostałym obszarze dużo chmur z opadami śniegu. Po południu przejaśni się w centrum, a chmury z opadami tylko w południowej części kraju. W dzień na termometrach w przedziale 0-2 stopni, cieplej na wybrzeżu około 3. Wiatr silny, okresami porwisty z północnego zachodu.